Siostra Faustyna Kowalska, za życia prawie nikomu nieznana, zakonnica ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Obdarzona była niezwykłymi doświadczeniami mistycznymi. To ona, z rozkazu Chrystusa, przypomniała światu wielką prawdę, że najważniejszym przymiotem Boga jest miłosierdzie. Nie mądrość, nie potęga ani sprawiedliwość, ale właśnie miłosierdzie, wyraz Jego miłości. Na polecenie spowiednika spisała swoje spotkania z Chrystusem. Tak powstał dzienniczek, najpiękniejsza książka XX wieku. Według jej wskazówek namalowany został w Wilnie pierwszy obraz Miłosierdzia Bożego. Miłosierdzie Boże, miłosierdzie Boże. Fascynujące jest to, że uboga wiejska dziewczyna dostąpiła wielkiej łaski oglądania Chrystusa, rozmawiania z Nim. Kto Cię wymaluje tak pięknym, jak jesteś? Nie w piękności farby ani pędzla jest wielkość tego obrazu, ale w łasce mojej. Czasem się mnie pytają ludzie, skąd się wziął ten napis na mitrze księdza? A na mitrze jest napisane, Jezu, ufam Tobie. Oczywiście jak pytają, skąd się wziął, no to wiadomo, wziął się z tego napisu, który jest umieszczony pod obrazem Pana Jezusa Miłosiernego, w obrazie namalowanym według wskazówek siostry Faustyny. Bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Mi wydają się te słowa bardzo ważne w tym dzienniczku, zwłaszcza dla nas, Polaków, dla całej Polski. W słowach Chrystusa do siostry Faustyny są następujące. Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli będzie posłuszna mojej woli, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ponowne przyjście moje. Czuję, że tonę w nim jako jedno ziarenko piasku w bezdennym oczu.